całą ksiądz dr habilitowany Piotr Natanek, wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Historii Kościoła, duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista, prowadzi duży ośrodek rekolekcyjny Pustelni Niepokalanów w Grzechyni i także dużą grupę modlitewną, której patronuje ojciec Pio. Witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maria. Uśmiech i pokłon śle do stóp księdza Tadeusza, dyrektora naszego z racji imieniem. Niech Panu Wam wszystkim błogosławi. Pozdrawiam moją mamę, która jest przed radiem, słucha audycji. Tatę, który się wsłuchuje obok mamy. Moje ukochane siostry, przyjaciół, wszystkich, których w innych dniach spotkałem, czy to na rekolekcjach, czy na uczelni naszej papieskiej w Krakowie. My także się przyłączamy do tych pozdrowień. Naszymi gośćmi są także Państwo Kaja i Artur Wrońscy. Pani Kaja jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autorką książek dla dzieci, a pan Artur jest historykiem i przedsiębiorcą. Witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria Zawsze Dziewica. Chcieliśmy dołączyć się do tych pięknych życzeń dla solenizanta głównego. Pozdrowić tak samo nasze najstarsze dziecko, świeżo po ślubie. Udało nam się i zięcia również. Udało nam się powiększyć rodzinę ostatnio. Mam nadzieję, że słuchacze słyszą, bo pan tak cicho mówi. Cicho mówię, no, z wrażenia. Mamy, która dyżuruje przy dzieciach. Jacka Kowalskiego, którego dzisiaj nie puścimy, bo nie napisał niczego stosownego na temat dzisiejszy, a zawsze żeśmy go tutaj puszczali, wykorzystywali jego muzykę. Może Irenkę, koleżankę Kai z Akademii. Irenkę Palkę, która jest autorką wielu bardzo interesujących prac, takich właśnie bardzo uduchowionych tkanin nietypowych. Szkoda, że nie można tego pokazać. Temat naszego dzisiejszego spotkania to zmarli realnie istnieją. Tak, drodzy radiosłuchacze, wierzymy, że istnieją. Niedawno byliśmy w Bornym Sulinowie. Tam jest też taki cmentarz żołnierzy polskich i radzieckich. Na pomniku, na tej części pomnika, gdzie żołnierze polscy byli wyszczególnieni, stał znicz palący się. Na tej części, gdzie żołnierze radzieccy, patrzymy, co tam stoi. Szklanka, do połowy napełniona, przykryta bułeczką. No, miejscowi powiedzieli, że to jest wódka i zagrycha. Także wierzymy, że zmarli istnieją, tylko ta nasza wiara różnie wygląda, w różne sprawy wierzymy. No chcemy teraz tutaj jakoś ustalić, jak jest pogląd naszej wiary Kościoła katolickiego i co my możemy dla tych zmarłych zrobić. Czy wystarczy, że im jedzenie na grobie postawimy, no tak poganie czynili, czy jakiś inny sposób jest, by im realnie pomóc, no bo oni realnie jednak istnieją. Oddaję głos ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek, państwo Kaja i Artur Wrońscy. Drodzy Państwo, ten temat jest mi niesłychanie bliski sercu, ze względu na ogromną przyjaźń modlitewną, w jakiej przez lata dzieciństwa i młodości byłem w domu przez ojców wychowany, a później to się przerodziło w życiu kapłańskim w silną wiarę i orędownictwo świętych i zmarłych, którzy rzeczywiście realnie istnieją. Temat dzisiejszy, jak ktoś z Państwa nas słuchał w maju, to jest jakby drugą częścią wypadkową tematu o dobrym przygotowaniu do śmierci. Mówiliśmy o wymiarze chrześcijańskiego umierania, o tajemnicy towarzyszenia, a dziś chcemy mówić o tajemnicy bycia z naszymi drogimi zmarłymi. W wymiarze szczęścia nieba, czy to w wymiarze dusz czyśćcowych, czy w wymiarze wszystkich naszych świętych, którzy są w niebie i oni z tych jakby trzech odsłon nam towarzyszą w codziennym ziemskim życiu. W naszej strukturze metodycznej najpierw uciekniemy się do nauczania katechizmu, by pokazać ten trójwymiar realności. Następnie zaglądniemy do nauczania papieża. Przyglądniemy się realnym wizjom, czy istnieje czyściec, niebo, piekło w wymiarze życia świętych, byśmy mogli tą naszą wiarę osadzić w konkrecie, w którym bytują nasi ukochani zmarli. Pomówimy o świętych, o ich spotkaniach, o ich życiu albo współżyciu ze zmarłymi. Zastanowimy się nad tym, jak pomagać świętym w naszych stosunkach wiary i oczywiście podzielimy się naszą wiarą jako katolików w świętych obsobami i w konkretne, realne świadectwa bycia z nimi. Rozpoczynamy więc od pierwszego naszego punktu,
przyglądniemy się temu, co współczesny katechizm mówi o naszym odniesieniu do zmarłych, o wspólnocie, o komunii ze świętymi i zmarłymi, czy też o świętych obcowaniach. Katechizm Kościoła katolickiego. Tak, ten najnowszy naszego papieża Jana Pawła II. Że tu chodzi przede wszystkim o konstytucję Lumen Gentium z Soboru Watykańskiego II. I no, pozwolę sobie tutaj przeczytać, żebyśmy stanęli na jakimś konkretnym gruncie. Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni dokonawszy żywota poddają się oczyszczeniu. Jeszcze inni zażywają chwały, widząc wyraźnie samego Boga. Czyli mamy jasno powiedziane, że Kościół, który jest Kościołem żywym, jest troszkę podzielony, bo ta część, z którą my mamy widok, kontakt codzienny, no to jest tylko zaledwie ułamek tego żywego Kościoła, prawda? Jaki to jest numer z katechizmu? To jest 954. Komunia Kościoła w niebie i ziemi. To generalnie jest wszystko streszczenie wyimki z Lumen Gentium. Także... Mamy ten potrójny wymiar wspólnoty Kościoła. Stoimy przy pierwszym wymiarze wspólnoty Kościoła, jakim jest, są nasi święci. Wierzymy we wstawiennictwo świętych. Tu się pochwalę. Przywiozłem sobie na to spotkanie relikwiarz świętego ojca Pio, który niedawno znajomego otrzymałem z Włoch. Konstytucja Lumen Gentium na ten temat mówi tak. Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół Świętości, nieustannie stawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez Jego średnika między Bogiem i ludźmi Jezusa Chrystusa zdobyli na ziemi. Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. To ten pierwszy aspekt kontaktu z tymi, co odeszli, oni realnie istnieją. O tym wymiarze wstawiennictwa świętych to jeszcze w trakcie audycji wielokrotnie będziemy mówili. I żeby nie rozumieć tej wydatnego wspomagania, no jakoś przenośnie, wyraźnie następny paragraf 957. Nie tylko jednak ze względu na samych przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w duchu. Prawda? Czyli wyraźnie nie chodzi o pamięć, o tam jakieś naśladownictwo, o wzory edukacyjne, tylko o pewną wspólnotę. I to wspólnotę braterską w pełnej miłości. Tak. W tą przestrzeń tej wspólnoty miłości zaproszono również wszyscy zmarli, którzy nie dostąpili jeszcze nieba. I tu myślimy o wymiarze czyśćca, czy też o naszych zmarłych, którzy nie otrzymali przymiotnika świętości nadanej przez instytucję kościelną, ale też są w niebie. Stąd też kolejny paragraf katechizmu mówi, uznając w pełni tę wspólnotę całego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów odzania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni. Także modły za nich ofiarowali. Nasza modlitwa dla zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Stąd też w dalszej części programu pokażemy ten dualizm jakby współegzystencji nas i tych, co zmarli. My ofiarujemy im modlitwę, vice versa. Z tamtej strony idzie nieoczekiwana pomoc, której może nieraz tu nie rozumiemy, ale kiedy Pan Bóg nam pokaże na końcu naszego życia, jakby film naszej wędrówki, wtedy zrozumiemy, w ilu punktach doświadczyliśmy przeogromnej pomocy naszych drogich zmarłych. W dzisiejszym czytaniu brewiarzowym, jak jedziemy tu do Torunia, to ksiądz nas wciąga do posługi. Także, a z Krakowa jest kawałek. Nie, także to się utrwaliło. Z Księgi Mądrości podpowiadam. Jest właśnie, jest w Starym Testamencie. Tam jest... Są te teksty prorockie, mówiące też wyraźnie o oczyszczaniu. Tam to jest w takim dosłownym obrazie przetapiania kruszcem, prawda? Przetapia się srebro, przetapia się, czyli kopalinę nieoczyszczoną. Zostaje czysta, ta czysta materia, brud zostaje oddzielony, prawda? I to jest właśnie sens tego przebywania w czyśćcu. I tutaj może, żeby zbliżyć trochę już bezpośrednio, to może... Przedstawimy piękną myśl papieża z 992 roku,
kiedy on mówi, że świat potrzebuje odrodzenia świętości i wspomożenia wysiłków nowej ewangelizacji. I pokazuje nam, gdzie możemy jakby doładowywać akumulatory, skąd czerpać wsparcie, żebyśmy nie byli sami tu na ziemi. Więc tak. W tej męczącej, lecz radosnej duchowej podróży wspomagani jesteśmy przez naszych braci i siostry, przebywających w raju, z którymi jesteśmy związani nie tylko dzięki pobożnej pamięci, ale także dzięki głębokiej, żywej wspólnocie, realizującej się przez Ducha Świętego, który nieustannie buduje Kościół jako ciało Chrystusa. Ale to nie jest wspólnota tylko właśnie ta rajska, to łatwo nam sobie wyobrazić, ale również wspólnota ta rozciąga się także na tych, którzy umarli ze znakiem wiary, lecz którzy potrzebują zbawiennego, oczyszczającego miłosierdzia Ojca. Oczekują w czyśćcu, aż będą zdolni cieszyć się światłem Jego oblicza. W tej, i tu jest bardzo ważne, bo tego już najczęściej nie łapiemy, w tajemniczej wymianie darów stawiają się oni za nami, a my ofiarujemy im nasze modlitwy i cierpienia. Także tutaj okazuje się, tak nam mówi papież Jan Paweł II, że te dusze czyśćcowe nie są tak zupełnie bezsilne, prawda? One mogą się wstawiać za nami. Wiele uczynić i wiele dopomóc. Tyle, drodzy Państwo, takiego, powiedzmy, wprowadzenia czysto metodycznego, wynikającego z nauki Kościoła. Teraz chcemy przedstawić pokrótce realia, w których znajdują się nasi drodzy zmarli. Czyli chcemy powiedzieć parę słów o rzeczywistości nieba, czyśćca, czy też piekła, bo w dzisiejszym patrzeniu świata robi się wszystko, żeby o tym nie mówić. To jest przedziwne tabu. Wszystko, co jest związane ze sferą duchów, czyli tym drugim brzegiem, jest kasowane. Mam doświadczenie mojego znajomego katechisty z Klagenfurtu z Austrii. Dyrektor szkoły mu zakazał prowadzenia katechizacji o aniołach, to jest takie delikatne. Natomiast dzieci mogą na katechizie mówić o Pokemonach, rysować, malować inne rzeczy, tylko nie o tym wymiarze. Mówi się cały czas, wprowadza się Halloween i od przedszkola, aż żeby przez wszystkie... Żeby to uczyć, zabawa. Bo to jest zabawa. Zabawa, rzekomo, prawda? A tu mamy realne doświadczenie bliskości tych zmarłych i ingerowania nieraz w nasze życie za zgodą Pana Boga. Stąd też Państwo pozwólcie, że Pani Kaja wam przedstawi teraz wizję piekła w ujęciu Łucji, tej z Fatimy, siostry Łucji, która 2 lata temu odeszła do Pana. W jednym ze spotkań z Matką Bożą otrzymała ona dar udania się i zobaczenia realiów tamtej rzeczywistości, że to miejsce jest, istnieje. Świadkowie, którzy wspominają to wydarzenie, doświadczyli tego wymiaru ekstazy i słyszeli ogromny krzyk Łucji, bo kiedy ona zobaczyła piekło, była tak ogromnie przerażona, później błagała Matkę Bożą, żeby już tam nigdy więcej ona, ani Franciszek czy Hiacynta się nie udali. Pani... Matka Najświętsza otwarła znów swe ręce, jak w poprzednich objawieniach. Pęk światła rzucony z jej dłoni na ziemię zdawał się ją przenikać. Zobaczyliśmy jakby jedno wielkie morze ognia. W tym morzu były zanurzone czarne i spalone demony i dusze w ludzkiej postaci, które miały wygląd żarzących się przezroczystych węgli. Unoszone płomieniami w górę, duchy te spadały na wszystkie strony, jakby iskry przy wielkich pożarach. Spadały bez ciężaru i bez równowagi, ale z wielkim krzykiem i bolesnym wyciem rozpaczy, wywołując dreszcze i przerażającą trwogę. W tym momencie prawdopodobnie, widząc to wszystko, wydałam okrzyk grozy, który usłyszano w otoczeniu. Z wielką pomocą tu nam również przychodzi święta siostra Faustyna, nasza rodaczka. Polecam Państwu jej dzienniczek, bo tam są ukazane przepiękne obrazy tamtej rzeczywistości. Zapoznajmy się teraz jednym z nim, jakim jest wizja nieba, którą tą wizję doświadczyła 27 listopada 1936 roku święta siostra Faustyna. 20 lat po tym objawieniu fatimskim. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które rozlewa się na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego, którego nigdy nie pojmą ani zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w swej istocie, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz świętego Pawła, który powiedział:
ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy go miłują. I dał mi Bóg poznać jedną, jedyną rzecz, która ma w jego oczach nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Przed tym objawieniem rzeczy ostatecznych Pan Jezus dał łaskę siostrze Faustynie, zrozumienie jego wielkich przymiotów, jaką jest świętość Boga, sprawiedliwość i jego miłosierdzie. Z jego miłości i miłosierdzia w obfitości korzystają dusze w czyśćcu cierpiące. Więc wraz z siostrą Faustyną zaglądnijmy teraz do czyśćca. Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić. Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które je paliły, mnie nie dotykały. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednogłośnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą duszę w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi rozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi więzienia cierpiących. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi. Tu w wizji czyśćca jest piękne odniesienie do Matki Bożej. Matki Bożej Miłosierdzia, orędowniczki dusz czyśćcowych. Polecam Państwu książkę Marii Simy, wizjonerki z Vorarlbergu. Zmarła w 2001 roku, to była mieszkanka Austrii. Ukazała się już na rynku polskim książka z tłumaczeniem Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi z imprymatur biskupów niemieckich. I w tej książce Maria Sima tak oto pisze o orędownictwu, czy też stawienictwu, albo opiece Matki Bożej względem zmarłych, a szczególnie dusz czyśćcowych. Ilekroć imię Matki Bożej rozlega się w czyśćcu, dusze odczuwają wielką radość. Jedna z dusz powiedziała Marii Simie, że w dniu wniebowzięcia Matka Boża, umierając, prosiła Pana Jezusa, aby uwolnił z czyśćca wszystkie dusze, które znajdowały się wówczas tam. A Chrystus Pan wypełnił prośbę swojej matki w chwili wzięcia jej do nieba. Te dusze towarzyszyły później Matce Bożej w jej przecudownym kondukcie do nieba i w momencie ukoronowania. Stąd też podpowiadam Państwu pierwsze lekarstwo pomocy duszom zmarłym, to pamiętajcie o Matce Bożej i ją dużo proście w intencji waszych ukochanych zmarłych. Przechodzimy do kolejnego naszego punktu, w którym teraz chcemy przedstawić realia życia zmarłych w życiu naszych świętych, bo to jest nasze główne odniesienie, czym żyli święci, jakich doświadczali przeżyć mistycznych. Tu praktycznie nie ma świętego, który by na swojej drodze nie zetknął się z duszami czyśćcowymi. Bardzo znany i popularny współczesny święty ojciec Pio wielokrotnie spotykał się z nimi. Natrafiłem w jego biografii piękne opowiadanie o duszy, która do niego przyszła prosić o pomoc i żeby za nią otoją przeświętą, bo w tym klasztorze mieszkała, gdzie on był bezdomnym i z papierosem uschnęła i spłonęła. Przerażony ojciec Pio z ciekawości poleciał do kroniki parafialnej i rzeczywiście pod rokiem 1905 znalazł. Zanotowane przez kronikarza, że był tu taki bezdomny, że w takich okolicznościach zaginął i spłonął. Przymodlił się jeszcze innym świętym, którzy przepięknie mówili o tych wszystkich odniesieniach i relacjach z duszami w czyśćcu cierpiącymi. Tu znaleźliśmy opowieść świętej Katarzyny Sienańskiej. Tu jest ważne może wspomnieć o tym, ona się odnosiła trochę do Dantego. To też jest tak wyparte troszkę, nie wiem, czy to jest lektura szkolna gdziekolwiek jeszcze. Ale ludzie mają tą wizję Dantego, która nie jest taka odległa od tego, co żeśmy przed chwilą przeczytali. Tutaj żeśmy opuścili
nie rozwodziliśmy się nad tym, ale jednak to, co Dante tam wyraziście i pięknie artystycznie, pokrywa się z tym, co świadczy siostra Faustyna. I święta Katarzyna Sienańska również opowiadała swojemu spowiednikowi, że widziała przez trzy królestwa tamtego świata, prawda? Czyli widziała piekło, widziała czyściec, w końcu nie zajrzała głębiej, ale zobaczyła bramy do nieba. Powiedziała, że gdyby biedna ludzkość choćby podejrzewała, co znaczą czyściec i piekło, wolałaby raczej doświadczyć 10 razy śmierci, gdyby to było możliwe. No podobnie jak te dzieci, które po tych przeżyciach poświęciły się głównie jednak modlitwie właśnie wstawienniczej. Patronem dusz czyśćcowych jest święty Mikołaj Stolentino. Tak, widział na jednym polu wielką liczbę cierpiących dusz, z których każda błagała go, by odprawił za nią mszę świętą. Gdy to uczynił w ciągu 8 dni, zdał sobie sprawę, że wszystkie dusze, które widział, zostały uwolnione z czyścia, czyli niezwykła moc mszy świętej. No tutaj trzeba powiedzieć, przywołać takiego wybitnego świętego, bo on wprowadził uroczystość wszystkich świętych, więc trzeba wobec jego nadchodzenia się przypomnieć, że to jest opat Odilo, żyjący w X-XI wieku na przełomie, prawda, który pałał szczególną miłością do kościoła cierpiącego. Święci uczyli nas też przepięknych modlitw za naszych zmarłych. No to święta Gertruda wspominała radość Bożą, prawda? I to ciekawe, że według niej Jezus cieszy się jakby z uwolnienia z więzienia. Czyli tutaj jest jakieś współuczestnictwo w drodze krzyżowej, w tych przeżyciach. I no jest w tym świadectwie świętej Gertrudy przekonanie o wynagrodzeniu za te starania. Dlatego celem tej naszej dzisiaj audycji jest zachęcenie was do rodzica, abyście nie ustawali w przekazywaniu tej wiary w świętych obcowanie, którą wyrażamy w naszym prostym temacie: zmarli realnie istnieją pośród nas. Teraz chcemy wam powiedzieć o szkole kontaktu z nimi, czyli jak im pomagać, jak ich wykorzystywać, bo musimy być też realistami, coś z tego też musimy mieć, mówiąc językiem wiary. A możemy mieć. Możemy mieć, dlatego też ten punkt rozpocznę piękną modlitwą świętej siostry Faustyny z dzienniczka, gdzie Pan Jezus tak jej na ten temat powiedział: dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym, i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane. Odpłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha, spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Może ja bym, przepraszam, jeszcze wrócił chwileczkę, bo żeśmy w tym zgubili jedną postać z orszaku Matki Boskiej. Bo to jest ciekawe, że w tym czyśćcu dusze nie są osamotnione, to znaczy mają odwiedziny, dlatego nie jest tam tak beznadziejnie jak w piekle. To znaczy pojawia się tam Matka Boska, której towarzyszy przede wszystkim najczęściej Archanioł Michał, który wyprowadza dusze zwolnione, oczyszczone. I również pojawiają się tam anioły stróże. Aniołowie stróże. O nich dlatego trzeba pamiętać, bo będą miały udział w tych posługach tutaj możliwych i w tych naszych kontaktach. Skoro już pan Artur dotknął tu tej tajemnicy aniołów stróżu, wyczytaliśmy u jednego ze świętych przepiękną relację, jaka dokonuje się w tej koincydencji między nami a zmarłymi. Zmarli nam też mogą pożyczyć swoich aniołów, byśmy mogli być lepszymi. Tu szczególnie chodzi o płaszczyznę udoskonalania swego człowieczeństwa na płaszczyźnie cnoty. Że kiedy nam coś nie wychodzi, mamy jakąś słabość, miejmy odwagę prosić naszych zmarłych, by nam użyczyli swoich aniołów stróżów, no bo oni praktycznie są tam bezrobotni. I wtedy 5 czy 10 aniołów, jak się do nas weźmie, łatwiej nam jest pokonać nasze wady. Ja tutaj uśmiechałem się do moich towarzyszy, przyjaciół podróży, że kiedy mnie jest czasami jakoś sprawę załatwiam, że chcę na przykład panią Kaję nawrócić, to mówię mojemu aniołowi stróżowi: idziesz też do niej ty, dziś daj mi mniejszy spokój i we dwójkę się weźcie za nią i coś zrobicie. To jest przecudowny związek z drugiej strony. Dobrze, że pan Artur to
to przypomniał i poruszył, bo państwo wiecie, będziecie umieli wykorzystywać tą potęgę ducha tamtej rzeczywistości jeszcze. Przypominam o aniołach, którzy zmarłych, którzy mogą być zainwestowani w naszą świętość. Oczywiście my to musimy, drodzy państwo, chcieć i musimy w to wierzyć, bo to jest. A teraz przechodzimy do tych skarbów Kościoła, że my wybiegamy naprzeciw zmarłym, wierzymy, że oni są i chcemy im dopomóc. Tuśmy wypisali przynajmniej z 8 takich punktów, w których korzystając ze skarbca wiary Kościoła możemy pomóc naszym zmarłym. Pierwsze to msza święta. Tej modlitwy nie może nikt zastąpić. Państwo pozwolicie, że podzielę się doświadczeniem z mojego życia rodzinnego, lata 70. świętej pamięci babka przychodzi do wujka i widzi ją. I ma jedno proszenie, prośbę, zamów mszę za mnie. Batalia trwała 3 dni. Obiecał, że pójdzie. Babka mówi świętej pamięci, idź do wikarego w Makowie, zamów mszę. Niech na kartce napisze, niech przybije pieczątkę parafii Maków Potalański. Ksiądz Jasiu Reczek, mój kolega z seminarium, przybił pieczątkę, potwierdził przyjęcie intencji. Później tata musiał z tym wujkiem wytrzęsionym iść do starego domu i tak jak babka chciała, położył kartkę na stole w starej kuchni. Świętej pamięci moja babka wołała o mszę świętą. Dlatego też wszystkich proszę, wykorzystujcie dar mszy świętej. O tym powiemy jeszcze później, kiedy będziemy zbierali ten wymiar wspólnotowy. Jakie cuda i jakie rzeczy przewspaniałe dzieją się w darze każdej mszy świętej.